No, to tam mamy 600 metrów do firmy, a tu mamy Carrefoura blisko, nie? No, a co tam jest światło, to jest to? No, pokemony. Ale to wszystkie generacje? To ale są inne dziwne ryby, których ja kompletnie nie znam. Będzie była ryba blanka. Z białą czekoladą. Z ciemną czekoladą. A tu jeszcze, o, takie ładne. To staryka. Żółtko w posypce. Miały być małe zakupy, a będzie 86 euro chyba. Jedzonko, czyli kurczaczek z rożna. Czyli to się cały czas przy tych odcinkach. Nawet ten weekend planujemy nigdzie nie wychodzić, tylko chcę po prostu to skończyć. Będziemy i chyba cofać w te drzwi tutaj, na prawe lusterko raczej. Andzia pracuje, a mnie wygoniła, żebym sobie zjadł, bo ona zdążyła. Jesteśmy załadowani 2000 prawie kilometrów. Moje ciasteczko pokemonowe, w ogóle spocona jestem. Nieważne, za niedługo się umyję. Aha, ty miałeś Gengara? A ja mam kogo? Pikachu! Parking Katana. Manko, siemanko, kurde, chipsy musiałem zagrać. Także biorę się za nockę, chociaż mi się cholernie nie chce. Uważam, że się dogadałeś sama ze sobą. Tak. No, 3 godzinki nam zostały. Do śniadanko, czyli frankfurterki, drobiowe. Nie dołączyła, drodzy Państwo, czyli zrobiłem obiadek ziemniaczki. Kalafiorek. Ja jestem normalnie w szoku, jak sobie mi się działo. Tutaj tego nie kupię. A gdzie? Kierowców ciężarówek, to można w dupę wsadzić tą grupę i wszystkich znaleźć. Nalewki ekologiczne można dostać wyłącznie na serwisach i to nie na wszystkich. Powiem Wam, moja Andzia jest nieoceniona. Normalnie ona zawsze znajdzie rozwiązanie ze sytuacji. I love you! No, duże duszki na rondzie. Bez niej 2180 euro mandatu na Wiedniu. Wieści, że miesiąc temu był i 13 godzin stał. Dobry wieczór, drodzy Państwo. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, dojechaliśmy na miejsce do Bratysławy na rozładunek. Okazało się, że dopiero po pauzie rozładunek, więc zrobiliśmy sobie obiadek i poszliśmy spać. Nie wstawaliśmy wcześniej, bo będziemy dzisiaj całą nockę jechać. Okazało się, że będziemy jechać do tych, także mamy co robić. Znowu. Więc nie wstawaliśmy wcześniej, żeby troszeczkę tam sobie pospać. Z racji tego na kolację dzisiaj wpada iFood, bo nie będziemy nic przygrzewać, nic robić. Zaraz w ogóle wjeżdżamy, już dostaliśmy telematik. Gdzie tam masz? A, ładuje się, dobra. Ładuje się, bo niech się ładuje, bo dostaliśmy. Tak, dostaliśmy rozładowanego telematika, więc Damian podłączył, żeby się tam ładował. I co? I na kolację wpada iFood. Oczywiście nowy smaczek Fudge. Nie wiem, czy to się tak czyta. Fudge Brownie with natural flavoring. Nie, po prostu smak brownie, to takiego pysznego, karmelusiowego brownie. Także kolacja dzisiaj bardzo na słodko. Dla nowych widzów iFood to jest taki zamiennik posiłku. Jak nam się nie chce, jak chcemy iść spać, jak nam się nie chce robić po prostu, bo mamy lenia, to bierzemy się za taką buteleczkę, ona ma 500 kalorii i syci na około 4-5 godzin, to w sam raz akurat jak na przykład ja jadę, Damian śpi, to ja sobie wtedy sięgam po buteleczkę i jestem syta, no i przy okazji dostarczam sobie wszelkich witamin, minerałów, bo tu jest i białko, i węglowodany, i błonnik, także wszystko to, co ma no prawdziwy, wiecie, zbilansowany posiłek. I akurat to jest taki nowy smak brownie. Go już żeśmy parę razy pili i on jest taki pyszniutki, taki słodziutki, karmelowo, taki czekoladowy, zajebisty jest, naprawdę Wam polecam go. Można powiedzieć, że to jest mój ulubiony smak zaraz po tym takim zwykłym czekoladowym, nie? Ten jest wersja bardziej słodka. I pamiętajcie, moi mili Państwo, że z kodem Oczyma Myślnik YouTube macie 10% rabatu na wszystkie te produkty iFood, także możecie sobie śmiało z kodu korzystać. A link do produktu i do kodu znajdziecie przypięty w komentarzu i w opisie filmu, jak zwykle. Także zdróweczko i zaraz niech się telematik świeci, bo się... Pik? Zdróweczko? Ja pierdzielamy, jeszcze go sobie do lodóweczki wcześniej wrzuciliśmy, żeby... On jest taki miks czekolady i słonego karmelu, nie? No, żeby taki schłodzony był. Ja nie wiem, przypomina mi w ogóle jakiś popularny batonik, tylko nie jestem w stanie Ci teraz powiedzieć jaki. Batonik? Tak. Jakiś batonik taki.
Nie wiem. Nie wiem jaki, nie powiem wam teraz, bo ale jak, jakiś smak mi to popularny. Pewnie o, to to! No, pewnie tak będzie, no. I ogólnie czekamy, bo chcemy się rozładować i potem się wykąpać, bo tutaj są prysznice na miejscu w tej firmie. I wiecie, wykąpani, laj, mamy tam chyba 300 parę kilometrów, mówiłeś, tak? Mhm. Do tych? 360. 360. No i tam mamy załadunek z rana i potem lecimy do Portugalii, także będziemy mieli znowu mnóstwo kilometrów do zrobienia. A weekend wyjdzie w Portugalii? Nie, no rozładunek... Rozładunek optymistycznie jest napisany na czwartek, ale to jest nierealne, chyba że całą dobę będą pracowali. Na czwartek? No bo załadujemy się we wtorek. To co, załadujemy się i będziemy wracać z powrotem i Francja będzie. No bo Hiszpania. O, to by było lepiej. Zależy gdzie, zależy kiedy ten się załadujemy, nie? Gdzie? Bo rozładunek jest tak... Cholera nawet wie jak to wytłumaczyć. Tak jak masz Portugalię, to w połowie Portugalii. O, to nowe miejsce? Nie, jechaliśmy tam kiedyś. Znaczy tą drogą, w tym miejscu nie byliśmy, ale no właśnie. W tamtej części Portugalii byliśmy. Ja z tego co już Damian czytał, to oczywiście rozładunek to jest do dupy firma, bo dwóch kierowców nie może wjechać. No. Także jestem... I nie ma żadnego parkingu ani socjalu dla kierowców. Pani parkingu, ani socjalu, ani nic, także już się i cieszę. Pani w biurze wredna. A. Ale na ochronie za to. To jest najgorsze. Nie? To jest najgorsze. No. Także, ale już wiecie, wiemy na czym stoimy, wiemy na co się szykować, więc. No worries, no worries. No worries, be happy. Uwaga, uwaga, mamy gościa. Siemano. Ten gość ma na imię? Kamil. I Kamil chciałby powiedzieć? Trzy słowa. Jakie? Pozdrowienia do ojca prowadzącego. Nie, to nie te słowa. Nie. Pozdrawiam rodzinę i pozdrawiam wszystkich kierowców z firmy Strumet. Jest ich 5. O, proszę. Oczywiście pozdrowienia dla was. Dzięki wielkie. Również pozdrawiamy. Zobaczcie, załadunek, rozładunek na 19. Mamy 23. I dopiero się odezwał. Masakra. Dobra, wjeżdżamy. Spora. Wiesz gdzie jechać? W lewo, w prawo. A, w lewo, w prawo. Uważaj, bo w lewo, w prawo to zaraz tutaj w ciężarówkę wjedziesz. Będziesz miał wtedy w lewo, w prawo. Jak ja nie lubię takiej sytuacji, drodzy Państwo, jak człowiek jak czeka. Jest się tak zmęczonym, no słuchaj zresztą moje gadce, no ale dopiero co się obudziłam. Co oni tu klepią? Tuaregi Audi Q7. No. I Porsche Cayenne. Cayenne, kurde, to ładne rzeczy tutaj są. Że ładnie nie jest spowodowane pracą. No właśnie. Thank you.
pani, mamy godzinę. Kurde, 24 za 4 minuty. Za 4 minuty północ. Wyjeżdżamy, idziemy umyć się, bo jesteśmy spoceni jak świniaki. I jedziemy na Tychy. Oczywiście nie zdążymy, nie? Nie zdążymy? On pokazuje teraz na 4:40. Aha, zajebiście. Proszę bardzo, takie prysznice. Trzy. Dobrze, że będzie ma osobnie. No. Kąpiamy się szybko. Fajnie, że szafeczki są. Można swoje rzeczy zostawić. No, kąpiamy się szybko i lecimy dalej. Dobra, o kompanii można jechać. Skręć w lewo. 359 km mamy do celu. Mieliśmy być na czwartą. Może jest zakaz. No tutaj mam wyjazd. Gdzie? W lewo? Tak. Może byśmy byli na czwartą, gdyby nas wzięli o tej 19:30 faktycznie na rozładunek. To byśmy byli nawet i o drugiej. A tak będziemy coś po szóstej. Co zrobić? Nic się nie zrobi, no. Tutaj muszę tikecik wciknąć. Włóż te karty. No Boże. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy, tak. Fajnie, bo śmietniczek powiesili na te tikety od razu. Bo to on tam skanuje i później go wypluwa, nie? No, także lecimy prawo, do tych... 505. Do tych, do Tychów, nie wiem jak się prawidłowo mówi. Drugim zjazdem, D4. Na Śląsk. Jedziemy na załadunek, tam się załadujemy i będziemy cisnąć takie tam prawie 3000 km do Portugaleiros. Będzie co robić, no. Tyle. Mamy godzinę pierwszą. I 300 ile? I 359 km. Wyjechaliśmy do Polski, godzina... Która jest godzina? Za 26. Co za popierdzielona pogoda. Co chwilę, jak nie leje, to lekko kropi. To znowu leje, to lekko kropi. Ogólnie wyjechaliśmy właśnie z Bielska-Białej. Do załadunku mamy jeszcze 32 km w Tychach. No i taka powalona pogoda. Tak, teraz mijamy Czechowice, Dziedzice. No i taka powalona pogoda, no masakra. Dobrze, że jeżeli załadunek będzie w tym samym miejscu, to będzie w... no się wcofa w taką halę, no. To nie będzie padało na głowę chociaż. No. No i dobra, drodzy Państwo, jesteśmy. Idziemy się zaraz obydwoje zameldować, deszcz trochę zelżał. Zakaz tego. Tak, tego, zakaz tego, co Andzia ostatnio wymieniała. Nic się nie zmieniło, dalej są te same zakazy. No, także zaraz się zameldujemy i zobaczymy. Będziemy czekać, nie będziemy czekać. Dobrze by było, jakbyśmy poczekali, bo się spać położymy. Nie będziemy czekać, tam jedno auto jest jedno. Jak jedno? Raz, dwa, trzy ja widzę, które czekają tam w środku. No ale pytanie, czy one już... tak? No. Także zobaczymy. Dobra, drodzy Państwo, szybka akcja, zameldowani, wjeżdżamy. Zobaczymy, jak w środku pójdzie, czy też będzie szybka akcja. Ale coś tak czujemy w kościach, nie? Serki. Ogólnie ta firma takie opinie ma, że tutaj bardzo sprawnie wszystko idzie, także... Zobaczymy. Pogoda paskudna, cholera. Jesień przebana, jesień. No niestety. Jesień. A ciesz się, że jeszcze nie zima, bo jak przyjdzie zima, to będzie jeszcze gorzej. Śniegi są fajniejsze i mrozy niż takie pluchy, panie szczerze. No. Szczególnie jak szklanka się robi na drodze. No, to też lecę. No, dobra, wjeżdżamy. Dobra, drodzy moi, czekać mamy. A skoro czekać mamy, to Andzia maluje buzię, a ja wskakuję do wyrka. No, korzystam. Korzystaj. Andzia powiedziała, że jak pomaluje buzię, to wskoczy do mnie do wyrka. Znaczy to jest w ogóle, wiem, że bardzo zła kolejność, bo nie powinnam tak robić. No ale... Ale później jakby na przykład okazało się, że za pół godziny zadzwonią, no to ja nawet nie zdążę wskoczyć do ciebie do wyra. No to maluj się. No. No i dobra, wjechaliśmy, czekamy teraz na załadunek.
Dobra, drodzy Państwo, mamy załadowane 21 stojaków z silnikami. Będą Portugalczycy samochody robić. Jakie to nawet nie wiem. No, nie wiem. No nie wiem. No nie wiem, jaki model w sensie. Do celu 2935 km, takie tam skromny, taki króciak. No, ale ja się pytam, co to jest za pogoda? Mieliśmy iść do toalety jeszcze po załadunku. No ale jakby... Co nam młode chciało? Jakby no prysznic już był i to w ciepłej wodzie i nie chcemy drugiego. No, także tyle. Zaczynają się uskuteczniać rozmówki polsko-polskie. Bardzo dobrze cię słychać, wiesz? Ojej, ale ten korek to duży. No tak więc? To naprawdę, no nie widziałem. Kurwa, to lewy idzie, a my stoimy na prawym, no. Doberek, Bazar Itex, proszę uprzejmie. Rozpinamy naczepkę. Damiano tam grzebie. I jedziemy zatankować AdBlue. Przysmarujemy siodło, bo coś mamy wrażenie, że jest suche. Że no, tak jakby strzela. Także trzeba przysmarować. I co? Zatankujemy AdBlue, pojedziemy. Zatankujemy paliwo. Tutaj też. Pojedziemy jeszcze na małe zakupy i pojedziemy dalej. No. Dobra, drodzy Państwo, wjechaliśmy, będziemy lać AdBlue, jesteśmy na bazie, samym koniem. Żeby łatwiej było tutaj przejechać, bo no ciasno tutaj zawsze na firmie jest, więc lepiej nie ryzykować. Także tak to wygląda. No, będzie mi tutaj pod AdBlue podjedzie. Ło, tam jakaś Scania rozebrana całkowicie. Ale też muszę pokazać, że żeśmy odwiedzili, proszę bardzo, Adriana Truckera Packera, żeśmy zajechali. Cześć. Żeśmy zajechali tutaj na Rabena, bo zobaczyliśmy, tak. Że jest, że nie śpi. Zaskoczenie, ja tu się przeminam, już chcę tutaj jechać w trasę, a tu proszę, zaskoczenie i zostałem. Adamian mówi tak, mówi weź najpierw zobacz, mówi, bo może ma zasłonięte, może śpi. Ja mówię, dobra, to wbijemy na parking, wiesz, zobaczymy, ale mówię, nie śpi. Włączone światełka, no także mamy Adriana, no. Mamy Damiana, mamy Mercedesa, żeśmy sobie porównywali ze Scanią. Wiadomo, wszędzie są plusy i minusy. Dokładnie, tak? No. I zdjęcie robimy i spierdzielamy tak. Dalej do Portugalii. Czas goni. Wy do Portugalii, a ja jadę do Żywca. No. No, dobra, opuszczamy Adriana. Zabraliśmy mu trochę czasu, on jeszcze idzie się ogarnąć. My też jedziemy dalej. My też jedziemy dalej, tak, bo nie ma czasu. Podpinamy naczepę i uciekamy.
Dobra, koniec tego dobrego, wygoniłem Andrzej. Jadę sam do Portugalii. A ją wyrzucam po środku jakieś przemysłówki w Legnicy. Jak to skomentujesz? Co? Że koniec dobrego, że cię wyganiam z kabiny. Święty spokój! Będę miał, nie? No. A tak naprawdę to Andrzej leci na szybkie zakupy, a ja lecę na tankowanie. No. Dobra, zostawiłem autko. Proszę bardzo, lecę szybcikiem do Andzi May. Podobno w Kastoramie jest. Sprawdzimy to. No. I będziemy lecieć dalej. Patrzcie, puścić kobietę samą po trzy rzeczy. To kurna, wychodzi coś z dwoma reklamówkami. Za ciebie kurde. No nie może być, nie może. Kurde, kaszyba brudna. A czas się kończy. No, pokaż się. Boczkiem, boczkiem po krzakach. Autohof Niederdorf, czy jakoś tak. Pierwszy raz tutaj stoimy. Jedziemy się wykąpać, idziemy spać, bo na to zasługujemy, co nie? Ja już spałam trochę. No to już spałaś, tak. No, także taka sytuacja. Gdzie masz jakiś śmietnik, żeby wyrzucić? Tam masz śmietnik. No tam masz. Kurde, jaka kabina prysznicowa. Prawie jak w domu, brodzik i w ogóle. Woda na żetona jest, nie wiem ile minut, no ale to się okaże. Spoko, fajnie. Lubię za to autohofę. Ja ruszam pierwszy. Takie tam jeszcze tylko 2372 km nam zostały. Co to jest? Co to jest? No. Zimno. 14 stopni, ale dobrze się spało przynajmniej. Jak nie było gorąco. No, no i tyle. Szybkie studzenie patelni. Według Damiana. No. Generalnie podgrzał nam tutaj o bagietkę, mamy kabanoski. Tylko ja nie wiem, gdzie warzywa są, ja się pytam. Gdzie są jakieś warzywa, ja się pytam. Co? Gdzie są jakieś warzywa, ja się pytam. Zaraz tam tą paprykę spróbujemy, co to. A, bo kupiliśmy jakąś paprykę. Jak ona się nazywała? Śliwkowa? Nie wiem, malutkie takie, takie urocze. Ale zastanawiam się, jak smakują, bo mogą być małe, a mogą być gorzkie, nie? Widzieliście kiedyś taką paprykę? Się nazywa papryka czereśniowa. A czereśniowa, ja powiedziałam śliwkowa. Czereśniowa, no. W ogóle śmietniczek mamy, Andzia zakupiła pod kolor. Bośmy mieliśmy dość tego, że tutaj wiecznie wisiały reklamówki ze śmieciami. No bo no, był haczek zrobiony i były... Zawsze braliśmy te jednorazówki z uchem i wieszaliśmy, no ale te śmieci zawsze były na wierzchu. I to tak nieładnie wyglądało, a teraz będzie śmietniczek, śmieci schowane. No, kulturka. No, no i idziemy. Dobrze, górki się zaczęły, a napęd hybrydowy jest załączony. Tylko nie oszukuj pod górki, pedałuj. I z górki też trzeba pedałować. A my sobie jedziemy po Francji. Tiru riru. Pozdrawiam Andrzeja. A również pozdrawiamy. Trzymaj wszystkiego się. Dobrego! Drodzy Państwo, obiadokolacja. Czyli... pod udzia z kurczaka w sosie pieczarkowym zrobione przez Damiana, do tego ziemniaczki i korniszonki z chili. A tutaj patrzcie, porcja Damiana. Jo pierdziele, smacznego. Yeah.
Dobry wieczór, drodzy państwo. Parking Berbezie, czy jakoś tak to się mówi. Idziemy się kąpać. Ogólnie to tam jest restauracja, ale ona w nocy jest zamknięta. Tam też są prysznice. Tutaj mamy pralnię. Dużą, to jest na 20 kg pralka. Tam są damskie prysznice. Tutaj też są mniejsze pralki i suszarki. A tu są męskie prysznice. No i ja zawsze czekam, aż Andzia się wypakuje, powie mi, że już ok, mogę płacić. No i wtedy tutaj płacę za prysznic, bo to tam jakoś ma, czasowo jest tutaj ten prysznic, także żeby nie tracić czasu. No i tak o.